Tym razem testujemy Volkswagena Turana z dwulitrowym 177-konnym silnikiem diesla pod maską. Tempomat jest ustawiony na 95 km na godzinę, co daje na driftboxie wynik prawie dokładnie 90. Obroty silnika na szóstym najwyższym biegu automatycznej skrzyni biegów wynoszą około 1800 na minutę, a średnie spalanie po około 4-5 km wynosi póki co 4,5 litra na 100 km. Po przejechaniu ponad 10 km prędkością 90 km na godzinę, jak widać, średnie spalanie wyniosło 4,3 litra na 100 km. Tym razem tempomat jest ustawiony na 146 km na godzinę, co daje na driftboxie prawie dokładnie 140. Jak widać, obroty silnika są na poziomie 2750 obrotów na minutę na najwyższym szóstym biegu automatycznej skrzyni biegów, a średnie spalanie po pierwszych około 6-7 km wynosi 8,7 litra na 100 km. Kończymy już naszą podróż i po około 10 km średnie spalanie przy 140 wyniosło 8,7 litra na 100 km. A teraz spalanie na zimnym silniku przy minus 5. Pierwsze wskazanie 29 litrów. Po pierwszym kilometrze 12,8. Po dwóch kilometrach 10,8. I po trzech kilometrach 8,7. I docencie przy okazji, że dla czystości pomiaru wciąż mam wyłączone ogrzewanie foteli. Średnie spalanie podczas spokojnej jazdy po mieście około 7 litrów. Średnie spalanie podczas dynamicznej jazdy po mieście 8,6.